Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że polubienia na Facebooku to jest łamanie prawa podczas ciszy wyborczej. Łamanie prawa, co na to Komisja Wyborcza, jeśli radio internetowe Pressmix na stronie pressmix.eu jest na serwerach zewnętrznych, poza granicami państwa polskiego. Takie postępowanie państwa polskiego to jest niestety, ale faszyzm. W ten sposób nie postępuje państwo polskie, nakazując nam i wnikając w nasze życie prywatne. Facebook, wszelakie portale społecznościowe, moje polubienia, to jest moja prywatna sprawa. W jaki sposób tam funkcjonuje, co piszę, kogo lubię i tyle. Nie będę agitował, żeby popierać jakieś komunistyczne partie. Nie jestem za SLD, nie jestem za PO, nie jestem za PiS-em, nie jestem za Solidarną Polską, czyli nie będę łamał prawa. Proszę Państwa, jeśli będziemy starać się w ten sposób postępować i zrozumiemy, że Konstytucja jest ponad właśnie tym prawem stanowionym na kolanie przez Państwową Komisję Wyborczą, to wreszcie staniemy się narodem wyzwolonym. To my mamy decydować o tym, kogo lubimy i w jaki sposób to wyrażamy. Polubieniem na Facebooku czy nie? Wrzuceniem zdjęcia danego polityka, danego przyjaciela polityka, tudzież przyjaciółki, czy nie? Państwowa Komisja Wyborcza nie ma prawa decydować o tym, co ja robię zupełnie prywatnie. Facebook należy do sfery życia prywatnego i nic mu do tego. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza stara się tak bardzo zablokować wszelakie internetowe akcje, no podejrzewam, że Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy, to niech powie to wprost. Pisanie i tworzenie takiego prawa na kolanie to niestety nie jest dobra strona państwa. Zapraszam do portalu pressmix.eu i tam do radia internetowego. Będziemy starać się oczywiście podczas ciszy wyborczej cały czas z Państwem rozmawiać, cały czas będziemy mówić, jakie są wyniki i będziemy mówili, na kogo głosować. Tak, będziemy po prostu otwarcie, jako osoby wolne, żyjące podobno w wolnym kraju, będziemy sobie o tym dyskutować. Zaznaczam, że radio osadzone jest na zewnętrznych, zagranicznych serwerach i nie życzymy sobie tutaj, żeby ktokolwiek wnikał. Jeśli macie cokolwiek do powiedzenia, zapraszam do dzwonienia już jutro. Na stronach Pressmix.eu będzie umieszczony numer telefonu, na który będziecie mogli dzwonić i przy okazji pozdrawiać wszystkich polityków. I to wszystko. Cisza wyborcza? Oczywiście, ale to ja decyduję o tym, w jaki sposób będę funkcjonował sobie tutaj, właśnie, na tym laptopie. Kogo będę sobie reklamował i w jaki sposób będę o danej osobie dyskutował. To wszystko. To jest mój prywatny świat. Wara wszelakim państwom totalitarnym, żeby narzucały swoje prawa pisane na kolanie. Dziękuję bardzo i zapraszam do Pressmix.eu, do radia Pressmix. Tomasz Godlewski.